Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Pod Pretekstem. Dziś moim gościem jest pan Marek Szewczyk, przewodniczący Rady Okręgu Unii Pracy. Witam serdecznie. Witam serdecznie Państwa, witam Ciebie serdecznie. Marku, polityka to taka dziedzina życia, bez której chyba się nie da żyć, a Unia Pracy, przynajmniej nie widać jej obecnie na rynku politycznym, chyba wypadła z tej polityki, czy nie, czy się mylę? Znaczy, ja myślę, że nie widać jej tylko dlatego, że nie mamy pijanych członków Unii Pracy, którzy rozbijają samochody bądź wyjeżdżają gdzieś na przystanki. Nie mamy donosicielstwa, nie mamy innych. Po prostu robimy tę robotę, którą sobie założyliśmy, czyli staramy się pomagać ludziom, wspierać tych, których wszyscy gdzieś tam ugniatają, uciskają. A to jest niepopularne, przepraszam, także również niepopularne w telewizji. Jak to się stało, żeście wypadli z tego pociągu? Mam tu na myśli współrządzenie, rządzenie. Zarządzanie w polityce oczywiście. To znaczy, ja z tym się nie zgodzę. Nie zgodzę się z prostej przyczyny, bo to Unia Pracy wspólnie oczywiście z kilkunastoma innymi eurodeputowanymi dba i troszczy się o to, co się dzieje w Europie, bo Adam Gierek przecież jest naszym członkiem partii, jest eurodeputowanym i to jemu zawdzięczamy ten cały pakiet ustaw, dyrektyw, bo w Unii są dyrektywy, które powstały w zakresie ochrony środowiska, rozporządzeń Rady Europy w tym zakresie. Bardzo dużo zostało zrobione dla podniesienia sprawności ekologicznej w Polsce, także tutaj na pewno silnie oddziaływuje i jest widoczna ta Unia Pracy. Natomiast faktycznie zwłaszcza na Dolnym Śląsku, jakoś tak ostatnimi laty nam nie idzie, ale ja myślę, że dlatego z tego powodu, że no, społeczeństwo nie widzi nas na czołówkach gazet, bo żaden z nas jeszcze, i oby tak było jak najdłużej, nie wszedł w konflikt z prokuratorem, z policją, z innymi. Po prostu robimy to, co robimy. Robimy spokojnie, kiedy się pójdzie w niektóre kręgi, zwłaszcza kręgi młodzieży, która no, została pozostawiona sama sobie, to tutaj bardzo dużo przykładów jest. Chyba chcecie zaistnieć już ponownie w radach miejskich, ponownie w Europarlamencie. Co zrobić, żeby tak się stało? Ale my chcieliśmy również poprzednich, tylko jakoś tak z jednej strony nie wyszło, z drugiej strony te uzgodnienia koalicyjne wówczas, czy współpracy jakieś jakoś tak dziwnie się zrobiły, że na tych listach osoby, które miały być... A może to jest tak, że nie macie członków? No, jeżeli powiem, że w tym momencie jesteśmy przygotowani do wystawienia własnej listy w Wałbrzychu we wszystkich 5 okręgach w pełnych kompletach, no to już jest odpowiedź. No. To właśnie w tym kierunku dopytam. Czyli rozumiem, że oręż macie przygotowany na Wałbrzych? Ja bym tego nie nazywał orężem. Ja bym powiedział, że mieszkamy w tym mieście i dlatego miasta chcemy żyć. Chcemy, żeby ludzie, którzy również mieszkają w tym mieście, widzieli, że jest ktoś, jest, żeby nie powiedzieć słowami piosenki z mojej młodości, jest taka grupa, która w tej jedności jest siła, prawda? Chcielibyśmy po prostu, żeby, tak jak my się utożsamiamy z tymi najbardziej potrzebującymi, tak i oni również dostrzegali to. Nie tylko wtedy, kiedy są w potrzebie i przychodzą do nas, proszą i dziękują, przyrzekając, że będą oddawać głos później w wyborach, a kiedy przychodzą wybory, no to powiedzmy usłyszą gdzieś tam w niedzielę czy w inny dzień tygodnia, co jest jedynie słuszne i tak to się odbywa. A odpowiedz mi na takie pytanie, czy jest miejsce na scenie, w wałbrzyskiej scenie politycznej dla Unii Pracy, bo mamy przecież tak, WWS, mamy Platformę Obywatelską, mamy zespół prezydencki, mamy PiS i mamy SLD. Podobno jeszcze PSL. Ale to mówisz o tym, co na plakacie jest. Natomiast ja tu bezwzględnie dodam jeszcze, że na tej scenie politycznej jest Unia Pracy. Wystarczy zapytać mieszkańców Piaskowej Góry, na przykład tutaj tego, to już jest Piaskowa Góra, nie wiem, czy jeszcze, czy już Stary Zdrój, Zaplecze Chudy Szkła. W każdym razie. No więc zapytać mieszkańców tego kręgu dawnych mieszkań Chudy Szkła, co tam zostało zrobione i czy są zadowoleni mieszkańcy tego fragmentu. Można zapytać mieszkańców Sobięcina, tu wywołam sprawę Mobruku, bo wszyscy to tam tłuką, jak się zbliżają wybory, to wszyscy mówią, my po prostu powoli działamy, staramy się w jakiś sposób ograniczyć emisję tego, co trafia i czy do rzeczki z jednej strony, czy też zmniejszyć ilość drzew wycinanych tak po prostu, bo trzeba drogę dojazdową zrobić. To są rzeczy może, które nie trafiają, nie przebijają się do prasy, bo tak jak powiedziałem wcześniej, no nie tylko wałbrzyscy dziennikarze, w tym również ty, wyznajecie zasadę, że trup ożywia gazetę. No taka jest zasada. No Unię Pracy uznaliśmy już jako trupa politycznego swego czasu.
No, Requiem jeszcze nikt nie zagrał. Myślę, że Mendelsona bardziej i częściej słyszę, zwłaszcza słysząc ludzi, którym coś się załatwiło. Marku, a powiedz mi, czemu chcecie się wyróżnić w Radzie Miejskiej jako, jako struktura polityczna w Wałbrzychu szczególnie, bo przecież nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, ale dość obóz prezydencki i Platforma dość mocno rządzi w Wałbrzychu. WS troszeczkę jakby w opozycji próbuje przeszkadzać, ale wyniki jakby wyborcze są zupełnie inne. Tak, bo to jest kwestia PR-u. Ja wielokrotnie mówiłem i na antenie tej telewizji i innych i pisałem o tym, że chciałbym, żeby wybory w Wałbrzychu były co roku. Z bardzo prostej przyczyny. Bo mielibyśmy najlepsze drogi w Polsce, a nie słynęli z największych dziur. Proszę zwrócić uwagę, że u nas w Wałbrzychu remontuje się drogi tuż przed wyborami. Bo wszyscy to widzą, więc jest to fantastyczny PR. Robi się to nie za swoje pieniądze, bo to za pieniądze, czy to Unii, czy kogoś innego, zazwyczaj kończy się robotę, tak jak to mamy w tym przypadku, wcześniej przez poprzedników rozpoczętą. No i jest się czym pochwalić. Przed panem Szemejem był pan Pruczkowski, też dwa razy chyba remontował drogę wokół osiedla pod Zamcze. Nie wiem, czy to tak źle była zrobiona pierwszy raz, że trzeba było za 3 lata ponownie remontować, czy tak było dużo pieniędzy. No dobrze, okej, bo to na razie jakby, bo krytykować i wytykać błędy jest prościej. Ja bym chciał zapytać o to właśnie, jakie wy macie plany jako Unia Pracy tu w Wałbrzychu i w jaki sposób możecie lub chcecie przekonać do siebie wyborców. To znaczy, ja zawsze uważałem, że najlepiej, najłatwiej się krytykuje, nie dając propozycji. Żeby mieć propozycję, trzeba najpierw zdiagnozować to, co się chce zaproponować. W moim przekonaniu, przekonaniu moich kolegów z Unii Pracy, w przekonaniu mieszkańców, z którymi rozmawiamy, przez wiele lat było największym problemem w Wałbrzychu to, co się nazywa bezpieczeństwo. Postanowiliśmy zbadać to dokładnie. Podobno powstał jakiś raport, który był w posiadaniu Komendy Miejskiej Policji. Próbowaliśmy uzyskać ten raport. Dowiedziałem się, że faktycznie był. Natomiast nikt nam go nie udzielił, nie udostępnił do zapoznania się. W związku z tym w pewnym momencie podjęliśmy decyzję, że sami spróbujemy dowiedzieć się, jak to jest naprawdę. Powstała ankieta, mamy w tej chwili wyniki bardzo wiarygodne. No, jesteśmy zdziwieni tymi wynikami. Jesteśmy zdziwieni brakiem ufności do policjantów w Wałbrzychu, strefa najbardziej, to znaczy może nie tyle źle, co bardzo rzetelnie myślę, bo to się pokrywa, to co z ankiety wyszło, ankieta była robiona i bezpośrednio w rozmowach z ludźmi i na drodze internetowej, że to co ludzie mówili nam, mieszkańcy Wałbrzycha, to się pokryło w tej ankiecie. Przekrój społeczny jest bardzo duży, bo od 18 do 70 lat i proszę sobie wyobrazić, że najbardziej niebezpieczną strefą w Wałbrzychu mieszkańcy uważają obszar najbliższy komisariatom policji. Ja byłem w szoku, jak to przeczytałem. Także na pewno będziemy mówili o bezpieczeństwie, bo monitoring kamerowy to jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest kwestia funkcjonariuszy na ulicach, widoczności ich, aktywności ich. To na pewno będzie rzecz ważna i myślę, że w nowym kierownictwem Policji Wałbrzyskiej udałoby to się zrobić. Udałoby to się zrobić poprzez rozwój monitoringu. Ale żeby to się udało, musicie mieć jakieś przełożenie na Radę, czyli chociażby większość, albo być w koalicji, bo zakładam, że no chyba, że tak mocno się bardzo czujecie, że sami chcecie wygrać wybory i rządzić w Radzie Miejskiej, to chociaż znaczy, w Radzie Miejskiej, czy raczej już to nie byłoby zakładacie głupie. Koalicję. To nie byłoby głupie, natomiast ja jestem socjalistą i wszyscy, którzy mnie znają doskonale, wiedzą, socjalista od socjalu, czyli wspierania, pomagania, działania na rzecz. Jestem w Unii Pracy, która jest partią lewicową i byłoby największą głupotą lewicy, gdyby każda partia wystąpiła pod własnym sztandarem. Ale lewica nam się w Wałbrzychu rozleciała. No, próbujemy ją w jakiś sposób kleić. Próbujemy to tworzyć. Wałbrzych zawsze był miastem socjalnym, socjalistycznym, lewicowym zatem. No trzeba do tego wrócić. Czyli ludzie... rozumiem, że będzie to jakby ruch szerszy, lewicowy w Wałbrzychu szedł jakby z jednej listy? Czy mogę tak jakby... Ja myślę, że tak. Ja myślę, że tak, po to co powiedziałem przed chwileczką, że byłoby największym błędem tych ludzi, którzy myślą w Wałbrzychu lewicowo, tworzyć kilka list. Czyli rozumiem, że jesteś po rozmowach wstępnych. To znaczy, powiem więcej. Jest to kontynuacja podpisanej na poziomie centralnym koalicji z SLD o wspólnym starcie w wyborach, które się odbędą w 2014 roku.
Także jest to konsekwencja. No, staramy się to w jakiś sposób poukładać, dać alternatywę Wałbrzyszanom. Przecież nie wszyscy kochają tutaj SLD i nie wszyscy kochają tutaj pracę. Wystarczy spojrzeć na ilość członków w parlamencie. Na Dolnym Śląsku mamy we Wrocławiu SLD, nie ma żadnego, w Wałbrzychu też nie ma żadnego. No jest to odpowiedź społeczeństwa. No, trzeba się zastanowić, dlaczego taka odpowiedź była. Gdzie popełniono błędy. Umieć wyciągać z tych błędów jakieś kierunki na przyszłość. Ciekawe jest to, że samo SLD w Polsce cały czas oscyluje w granicach 10% wyborców, tak? Ale Jacku, jeżeli spojrzysz w historię taką niedawną Polski, kiedy SLD funkcjonowało razem z Unią Pracy albo Unia Pracy z SLD, to kraj nasz sił, może nie powiem słowami Gierka, w siłę i dostatek, ale nie było źle, bo przecież to, co zainicjował Marek Pol jako wicepremier, no dzisiaj pomogło zbudować szybko zbudować autostradę między Poznaniem a już Warszawą, prawda, bo budowano szerokie mosty. Marko, ale ja bym dał w tym kierunku, dlatego że żyjemy jakby przeszłością. Podobnie jak polscy kibice żyją i specjaliści od piłki nożnej żyją sukcesami z 1974 roku, a wy macie jakąś taką receptę albo chociażby program, który spowodowałby po pierwsze przekonać do siebie wyborców, po drugie, żeby on po wdrożeniu dał znaczną poprawę mieszkańcom. Ja powiem tak, ja o to, co powiedziałeś, mam największą pretensję do siebie, że się za wcześnie urodziłem i swoim wiekiem zawyżam średnią członków w Wałbrzychu. Ta średnia członków w Wałbrzychu wieku dzisiaj jest poniżej 40 lat. Jest to odpowiedź, czyli młodzież dostrzegła potrzebę działania na rzecz miasta, na rzecz środowiska. Młodzież przyszła do nas. I tej młodzieży chcemy dać możliwość wykazania się. Chcemy skończyć z tym, żeby człowiek szukając, ja wiem, że to będzie slogan, więc tylko powiem zdanie, nie będę tego rozwijał, żeby znaleźć pracę, trzeba jechać do Wrocławia. Nie, trzeba tutaj pracować. Ale to jest jedna rzecz. Druga rzecz, nie da się pracować, jak się nie ma mieszkania, nie ma się możliwości. Chcemy reaktywować, może nie wprost, bo nie ma przepisów wykonawczych do tego jeszcze, młodzieżowe spółdzielnie mieszkaniowe. Przecież dzisiaj wracamy do metody, do modelu włoskiego życia w Wałbrzychu. 11 osób, 3 pokojowe mieszkanie. No, XXI wiek, tragedia, prawda? Mamy wyższe uczelnie w Wałbrzychu. Pytanie, ile z tych osób, które kończą te uczelnie, znajdują tutaj pracę? No, pytanie, co ja robię? Proszę bardzo, od razu mówię. Mój syn wrócił do Wałbrzycha po studiach, tutaj pracuje, tutaj żyje, tutaj chce działać. Więcej działa dla młodzieży, działa dla mieszkańców. Można. Powiedziałeś, że na dzień dzisiejszy macie już, moglibyście nawet już dzisiaj przygotować i pokazać listy wyborcze do wyborów samorządowych. A czy zastanawiacie się nad kandydatem na prezydenta Wałbrzycha? Tak. Czy raczej sobie odpuszczacie to? Nie, rozmawiamy. Rozmawiamy, tylko uważam, że miasto zasługuje na osoby, które będą godnie reprezentować miasto i z takimi ludźmi rozmawiamy. To tak zabrzmiało, jakby niegodnie prezydent Szemej reprezentował. Nie, ja tego nie powiedziałem. Ja powiedziałem, że, przepraszam, powiedziałeś wcześniej, żeby nie wracać do przeszłości. Ja mówię w przyszłość. Wałbrzych, pamiętajmy, jest drugim na terenie Dolnego Śląska miastem pod względem wielkości, pod względem potencjału ludzkiego. Ja ciągle wierzę, że on tutaj jest. Ja wiem o tym. Bo skoro mieszkańcy Wałbrzycha mają bardzo eksponowane stanowiska, czy to w Urzędzie Marszałkowskim, czy to w Urzędzie Wojewódzkim, tam się sprawdzają, to tym bardziej mamy potencjał, to są potwierdzenia tego. Róbmy coś, co róbmy. Mamy książkę. Czy nie może, to ja od lat mówię, nie może to być centrum konferencyjno-szkoleniowe dla kraju, dla Czech, dla Niemców? Blisko mamy do Berlina, blisko mamy do Pragi. Pewnie może być, tylko że wynik finansowy jest coraz lepszy z roku na rok, jeśli chodzi o przedsiębiorstwo. Dobrze, ale tutaj jeżeli jest dobry, lepszy, no to jeszcze lepiej może być. Ale ja bym o co innego zapytał. Ile pieniędzy z Unii zostało przyprowadzone do Wałbrzycha? Dlaczego? No dlatego, że nie aplikujemy, a jeżeli aplikujemy, aplikujemy źle. Jeżeli chcemy aplikować, to słyszymy, że możemy aplikować tylko w ramach tego, co tutaj w Wałbrzychu się dzieje. I moim celem jest od lat popularyzacja możliwości dostępu do środków unijnych. Czyli innych tak, niż marszałkowskie, niż lokalne. Unia Pracy, bezpieczeństwo i rozwój Wałbrzycha. Co jeszcze? Rozwój młodych przede wszystkim, szansa dla młodych. Poszanowanie, mówiłem o tym, poszanowanie rodziny, czyli mieszkania. W jaki sposób? No stoją pustostany. Inna sprawa, kwestia wypromowania Wałbrzycha. No Jacku, no ręce mi opadają, jak wczoraj czy przedwczoraj włączam telewizor,
program ogólnopolski, a tutaj pierdut, pokazujemy, jak my tutaj w Wałbrzychu ludziom, którzy mieszkania swoje wyremontowali, dajemy komórki takie, że przepraszam, no zwierzątko niechętnie by tam swoje potrzeby chciało załatwić. No to jest reklama. Mówisz w kontekście mieszkanie do przebudowy obwodnicy, tak? Nie, mówię o załatwianiu spraw ludzkich. W Wałbrzychu źle się załatwia sprawy ludzkie. Przykład, proszę bardzo, i z tym trzeba coś zrobić. Już prawie rok czasu minął, jak poinformowałem pana prezydenta o zachowaniu jego najbliższych pracowników wobec chorego, schorowanego człowieka. Bardzo znana postać, również byście o tym mówili. Kwestia pieca, gdzie on się zatruł. Poszedł chory człowiek. Został tak potraktowany, zresztą telewizja to pokazywała lokalna, przez pracowników sekretariatu, że mi się w głowie nie mieści, jak można tak potraktować starszego człowieka. Prosiłem, żeby chociażby na papierze, jak już nie stać kogoś, pójść do niego przeprosić. Trzeba pokazać, że urzędnik jest no niejako reprezentantem mnie, ciebie, każdego, który z tego, w tym mieście mieszka. Ale można byłoby też powiedzieć, ja wcale nie chcę bronić tutaj urzędu, ale można byłoby powiedzieć, że w wielu innych przypadkach petenci będą zadowoleni, tak? Bo to może być jednostkowy przypadek też z drugiej strony. Nie wiem, czy tak jest, ale oczywiście tak może być. Chciałbym, żebyś miał rację. Wiesz, co bym chciał jeszcze? Żeby potem audycji, bo ja mam nadzieję, że służby prasowe pana prezydenta pracują tak, że monitorują mu, co się mówi o tym, jak mieszkańcy odbierają jakość pracy urzędu. Chciałbym, żeby po tym programie, ni stąd, ni zowąd, pan prezydent siadł w samochód, pojechał właśnie tutaj do tych budynków za Hutą Szkła, do tego człowieka, który został poniżony, zdeptany przez pracowników podległych jemu i powiedział mu po prostu, człowieku, przepraszam. A tym bardziej jest to w tej chwili potrzebne, bo nie załatwiono wszystkich spraw. W 1968 roku żona tego człowieka, pana Małolepszego, złożyła podanie o zmianę podłogi. Jest to podanie, jest to napisane w MZBK, mówią, że mogę się tutaj mylić, przepraszam, MZBK, jeżeli powiedziałem, u zarządcy tego mieszkania powiedziano córce pana, ponieważ matka już nie żyje, nie doczekała tego, jak miasto imieniem swojej instytucji przyobiecało naprawę podłogi. Dzisiaj ta podłoga się wali i chciałbym, żebyś miał rację. A w jaki sposób? W ten sposób, że pan prezydent pójdzie, powie, przepraszam za moich pracowników, temu schorowanemu człowiekowi. Wreszcie będziesz miał załatwione mieszkanie. No tak, tylko że jak sam powiedziałeś, 68 rok, czyli to przeszło kilku prezydentów, tak? No przepraszam bardzo, ale chałupa się teraz wali, mieszkanie się wali. Człowiek po naszej interwencji wspólnej no może być bezpieczny, że się nie zatruje tak, jak się zatruł, bo mu 2 lata pies naprawiano. Mówimy o traktowaniu przeciętnego mieszkańca przez miasto, przez reprezentantów, którzy zostali wybrani. Zobaczymy, poczekamy, zobaczymy, czy będzie jakakolwiek reakcja. Marku, a wróćmy na chwilkę do twoich planów wyborczych i politycznych. A jak z kobietami na waszej liście? Mamy problem koalicyjny, bo mamy więcej kobiet niż przewidują tak zwane normy. No dzisiaj mamy mniej więcej 50/50. I co więcej, są to młode kobiety, którym się no bardzo... To od razu dopytam, czy znajdują się na tej liście, taki wstępny przyszedł do wyborów jeszcze kawałek czasu, osoby, które, nazwiska osób, które są znane na przykład w naszym mieście? Czy raczej jest to... W większości nie. Są 2 osoby, które prawdopodobnie się znajdą na tych listach znane w mieście. Natomiast... Rozumiem, że uzamknęliście jakby nabór do tych swoich nie. list, czy jeszcze nie? Nie. Absolutnie, przecież wybory są bardzo odległe. Jeszcze teraz mamy kwestię Europarlamentu, tutaj żeśmy zamknęli temat. Natomiast samorządowe, czy w dalszej jeszcze przyszłości parlamentarne, to wszystko się gdzieś tam kręci. Jeżeli uda nam się stworzyć koalicję, a ja wierzę w to, że się uda, ja wierzę w mądrość ludzi, którzy mają serce po lewej stronie, myśl na lewicowo. Marku, no dzisiaj jest, jak dobrze pamiętam, koalicja w mieście SLD Platforma jeszcze. No jest. No to będziecie konkurentem do Platformy, jeżeli chcecie mieć SLD u siebie. Ale która platforma? Mówię o miejskiej platformie. No bo ja wiem, że są 3 platformy. Co najmniej 3. To tak powiedzmy złośliwie mówisz, ale dobrze. No. Dlaczego? Realistycznie patrzę na to, co się dzieje. Marku, chcecie być konkurencją do koalicji istniejącej w mieście Platforma SLD, skoro chcecie być z SLD razem w koalicji? Nie. My chcemy być kimś zupełnie innym. My chcemy być reprezentantem mieszkańców. Wreszcie reprezentantem. Ja chcę, że jak będę za 2 lata szedł ulicą, to mi nikt nie powie to, co niektórzy przedstawiciele obecnej koalicji słyszą na ulicy, tylko powie, chłopie, fajnie to zostało załatwione przez twoich członków, przez naszych reprezentantów.
Chcemy być reprezentantami tych, którzy nas wybiorą i tych, którzy tu mieszkają, a nas nie wybiorą. Popatrz, jaka jest dzisiaj sytuacja polityczna w mieście. Wiceprezydent jest z SLD, tak, czyli jakby był w SLD. Jest koalicja jakby zawarta w Radzie Miejskiej i uważasz, że SLD zrezygnuje z koalicji z Platformą na rzecz współpracy z Unią Pracy? Nie wiem. Rozmowy trwają. Zobaczymy. Jeszcze raz mówię, byłoby politycznym samobójstwem nawet, nie boję się tego określenia, gdyby w Wałbrzychu powstało kilka list o zabarwieniu lewicowym. Ale też coraz więcej się słyszy, że i Platforma może się podzielić na różnego rodzaju listy. Jacku, ja jestem zwolennikiem, jeżeli mówimy o lewicy, bo o niej mówimy, zwolennikiem jedności. Różne rzeczy się tu w Wałbrzychu działy. Ja też od niektórych członków gdzieś tam słyszałem, co ja lubię najbardziej. Ale to jest nieważne. Nieważne. Dla dobra społeczeństwa wałbrzyskiego trzeba zrobić to, co było robione przez lata. To miasto się rozwijało. Nawiązując do przeszłości, do dobrych czasów. Ale wiesz, jak to jest? Jak się dwóch bije, to trzeci korzysta. Tym trzecim może być WWS, tak? Który cały czas jest silną opozycją, bo zawsze tych członków kilkunastu czasami potrafi wprowadzić, tak? Tak, ale proszę zwrócić uwagę, że WWS, jeżeli patrzymy w program, to w dużej części ma program lewicowy.